Ola Pumala na Instagramie pokazała swoje śliczne córeczki. Post jednak był pretekstem, żeby zdradzić, jaki dramat rozgrywa się ostatnio w życiu modelki. Co się stało? Znak zapytania. Paula Pumala największą popularność zyskała, występując w teledyskach do Natana. Jednak od kilku miesięcy jest skupiona na zupełnie innym aspekcie swojego życia. Na początku tego roku razem z partnerem Karolem powitała na świecie Nadię i Anastazję i poświęciła się wychowaniu bliźniaczek. Od momentu narodzin dziewczynek aż do samego końca kwarantanny Paula zupełnie zrezygnowała z życia towarzyskiego. Dopiero po zniesieniu obostrzeń zdecydowała się wrócić na salony i pojawiła się na kilku imprezach branżowych. Modelka jest też bardzo aktywna w social mediach. Tam prężnie prowadzi konto, gdzie między innymi dzieli się z fankami tym, jak wraca do formy po ciąży. Kiedy na Instagramie modelka opublikowała zdjęcie, na którym pokazała urocze córeczki, internauci byli zachwyceni, ale post zdradza, z jakim ogromnym problemem ostatnio boryka się Paula. Paula Pumala ma prześladowcę. Urocze fotografie, na których możemy oglądać Nadię i Anastazję, są zdjęciami, które Paula opublikowała ponownie. Dlaczego? Otóż ktoś włamał się na jej konto i między innymi właśnie te kadry skasował. Powtórna publikacja zawiera ważne informacje od modelki. Niestety włamano mi się na konto, zostało usunięte to zdjęcie, dlatego wrzucam ponownie i dodam tylko, że na moim story opublikowałam ważne informacje dotyczące dodatkowych zabezpieczeń. Jednak Instastory Pumali zawiera o wiele więcej. Modelka zwierzyła się, jaki dramat ma miejsce w jej życiu. Nie ukrywa, że bardzo się boi. Okazuje się, że Paula od kilku lat ma prześladowcę. Nie tylko włamał się na jej konto na Instagramie, ale także nachodzi ją w jej domu, dzwoni domofonem. Modelka zwierzyła się, że długo zbierała się, żeby podzielić się tymi informacjami. Od kilku lat prześladuje mnie pewna osoba. Do tego stopnia, że prześladuje mnie, moja rodzinę, moich bliskich, że zaczęłam się najzwyczajniej w świecie bać. Wypisuje różne rzeczy przez internet, myśląc, że jest osobą anonimową. W pewnym momencie naprawdę wystraszyłam się tego wszystkiego. Na szczęście są osoby, które mnie wspierają. Dalej zaapelowała do fanów, żeby nie bali się mówić o takich problemach, że warto je zgłaszać odpowiednim instytucjom, a osoby, które dokonują takich przestępstw, nie są anonimowe. Można się bronić. Mówiła, że pomimo ogromnego strachu, w końcu zareagowała. Pumala wie, kim jest jej prześladowca. Sprawa jest zgłoszona i to z pewnością nie koniec. Psychofan może się spodziewać odpowiedniej reakcji, a sprawa została zgłoszona na policję. Paula Pumala podkreśliła, że boi się o siebie i swoje dzieci, o bliskich, ale stawia czoła problemowi.
jest bardzo wdzięczna za wsparcie fanów, które otrzymała. Internauci piszą, że modelka daje jasny sygnał ofiarom stalkerów, żeby pokonały strach i zgłaszały swoich prześladowców, bo to jest jedyna metoda na pozbycie się niebezpieczeństwa, a w sieci nikt nie jest anonimowy. Przeprosiła także, że będzie mniej aktywna w social mediach, gdyż potrzebuje czasu, aby uporać się z sytuacją, której stała się udziałem.